Kochani, żeby być zbawionym, trzeba się narodzić na nowo. Narodzić na nowo, dlatego że jesteś trójjedyny. Jesteś ciałem, duszą i duchem. I twój duch jest martwy. I potrzebujesz, żeby twój duch ożył. I to się może stać tylko wtedy, gdy Jezus Chrystus stanie się twoim Panem. Nie wystarczy znać imię Jezus, dlatego że w tym kraju każdy zna to imię i wielu używa tego imienia do niewłaściwych celów, na przykład wypowiadając się na różne tematy i traktując to imię jako przerywnik. Potrzebujesz znać Jezusa, nie tylko wiedzieć o Nim, ale potrzebujesz Go znać osobiście. I jeżeli uwierzysz w Jego następczą ofiarę za Ciebie i uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. To jest nowe narodzenie. I gdy Ty przyjmiesz Go, uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, w swoim sercu prawdziwie uwierzysz, że On umarł za Ciebie, zamiast Ciebie, bo Ty zasłużyłeś na śmierć. Ale On umarł za Ciebie, jeżeli uwierzysz w to i przyjmiesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, będziesz zbawiony. Wtedy Twój duch stanie się żywy. Każdy Twój grzech został przybity do krzyża Golgoty. Każda Twoja choroba została przybita do krzyża Golgoty. Każde Twoje zniewolenie zostało przybite do krzyża Golgoty. Każdy Twój ból został przybity do krzyża Golgoty, ale dopóki nie przyjmiesz tego, to nie będzie miało żadnego praktycznego znaczenia dla Twojego życia. To tak, jakbyś poszedł z kimś do kawiarni, ktoś by Ci zafundował kawę i ta kawa jest Twoja, a Ty byś jej nie wypił. To jest coś takiego. Masz kawę, ktoś za nią zapłacił, a Ty jej nie wypiłeś. Tak jest z tym, co zrobił Chrystus. On zapłacił za Twój grzech, za Twój ból, za Twoje choroby, za Twoje zniewolenia. Nie ma żadnej rzeczy, która byłaby porównywalna z tym. Dlatego, że Chrystus daje Ci życie. Życie tutaj, w obfitości i życie wieczne. Dlatego, że jesteś istotą wieczną. To nie jest tak, że po śmierci fizycznej stracisz świadomość. Będziesz albo w wiecznym życiu razem z Bogiem, albo w wiecznej śmierci, czyli w oddzieleniu od Boga. To jest śmierć. Ta prawdziwa śmierć to oddzielenie od Boga. Prawdziwa śmierć to nie jest śmierć fizyczna. Śmierć fizyczna to drzwi do funkcjonowania w innych wymiarach, do funkcjonowania poza tym fizycznym ciałem, które zniszczeje. Ale będziesz istnieć dalej. Nie łudź się, że jeżeli nie wybierzesz Jezusa, to jakoś to będzie. Nie będzie jakoś, będzie źle. Jezus umarł za Ciebie. Przelała się Jego święta krew, Jego niewinna krew, po to, żebyś Ty miał życie. Więc wybierz to życie, aby żyć, a nie wegetować. Wybierz życie, czyli wybierz Jezusa, bo poza Nim nie ma życia. Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem, Jezus jest drogą. Tylko w Nim jest życie. Tylko w Nim jest życie. Ja kiedyś, to było wiele lat temu, gdy chodziłam jeszcze bez Boga, byłam bardzo cyniczną osobą. Opowiadałam dowcipy religijne, śmiałam się z ludzi wierzących, a jednocześnie w środku byłam bardzo nieszczęśliwa. Wiedziałam, że jest noc, bo mój tato zajmował się okultyzmem. Ja wiedziałam, że jest moc. Wiedziałam, że fizyczna rzeczywistość to jest tylko element całości. Że to nie wszystko. I kiedy już mnie tak przypiliło, kiedy już w ogóle nie widziałam sensu tego wszystkiego, co wokoło, zawołałam do Boga. Spotkałam ludzi, którzy prawdziwie wierzyli w Jezusa i żyli z Nim. Zawołałam do Boga. I w tym momencie, gdy oddałam Mu swoje życie, zmieniło się wszystko o 180 stopni, dlatego że doświadczyłam mocy, ale mocy, która była światłością, mocy, która była miłością. Poczułam się bezpiecznie, poczułam w swoim sercu pokój, którego nigdy wcześniej nie znałam. I wiedziałam, że spotkałam
tego, który jest potężniejszy niż ten idiota i oszust, który mnie oszukiwał przez lata, czyli diabeł. Po prostu zobaczyłam, że Bóg to nie jest jakiś nudziarz w jakiejś kamiennej, zimnej, ciemnej świątyni, tylko to jest Król Królów, Pan Panów, cudowny Stwórca, który mnie kocha, który stał się moim tatą, gdy pojednałam się z Nim przez krew Chrystusa. Zrób to jeszcze dziś, naprawdę warto. Poczucie bezpieczeństwa i pokój, które są w Bogu, są nieporównywalne z niczym na tej ziemi. W Nim jest radość, w Nim jest moc, w Nim jest szczęście. To wszystko jest na wyciągnięcie Twojej decyzji. Po prostu zaufaj Jezusowi. Wyznaj Go swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz zbawiony. Bo życie ludzkie jest kruche. Dzisiaj jesteś, a jutro może Ciebie nie być. Życie ludzkie jest tak kruche. Wiecie, co jest takie powiedzenie? Ludzie mówią, raz się żyje i mają na myśli to, że trzeba zaszaleć. A ja chcę Ci powiedzieć, raz się żyje, więc się zatrzymaj i zastanów się, po co w ogóle żyjesz. Nie ma sensu trwonić życia na jakieś idiotyczne wygibasy. Dlatego, że gdy masz jedno życie, więc gdy znajdziesz się w wieczności, to lepiej, żebyś się znalazł w tym właściwym miejscu w tej wieczności, czyli z Bogiem, a tam prowadzi tylko droga przez Chrystusa. Przez Chrystusa. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem, bo On zapłacił za Twoje grzechy. On zapłacił wielką cenę za to, byś mógł być wolny, byś nie musiał chorować, byś nie musiał być zniewolony. Dlatego zaufaj Mu. Zaufaj Mu. Jeśli komukolwiek warto zaufać, to właśnie Jemu. Jezus wraca na tę ziemię. On wraca na tę ziemię niedługo. Przygotuj się na ten moment. Przygotuj się, czyli pojednaj się z Bogiem przez Jego świętą krew. Bo gdy już wróci, to będzie za późno. Wtedy będzie tylko sąd. Więc poważnie potraktuj to, co tutaj słyszysz ode mnie i od moich przyjaciół. Przez Jezusa Chrystusa jest zbawienie. Przez Jego śmierć na krzyżu jest Twoja wolność i życie. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem.